Hej. Hej. Cześć. Dzisiaj opowiadamy o... Tu. Kulturki, kulturki, Maja, Ola i mama, wiemy. Ale to jest ważne. Maja, Ola, mama. Żebyś nie zapomniała, jak się nazywamy. Okej. Kulturki. Kulturki. Dzisiaj opowiadamy o super książce. O super smutnej książce Asiuni. Książka Asiunia. Tak. Autorstwa? Joanny... Papu... Zielińskiej. Papuzińskiej. Naprawdę nazywa się Asiunia Papuzińska. Asiunia. Bo Asiunia... No Joanna to Asia. No tak, No tak. I się okazuje, że to jest książka o niej. Tak? Mhm. W sensie o autorce. Tak. Że to autorka spisała swoje... Życie. No może nie życie, ale wspomnienia z pewnego okresu. A dlatego Maja wojennego. Właśnie, że to jest smutna książka, bo to są wspomnienia z okresu... Wojennego. Wojny. No to powiedzmy, ile Asiunia ma lat? Asiunia ma 5 lat. 5 lat. Na początku miała 5, chyba 6. Bo ona się urodziła już... W czasie wojny. Ona, tak, albo tuż przed wojną. Tuż przed wojną i ona nie znała innego świata niż wojny. Tak. Ale no pewnie niewiele pamiętała z tych początkowych lat. Na początku mieszkała sobie w swoim domu i aż w końcu przyjechali tacy ludzie, którzy zabrali jej mamę, bo do takiego obozu. Mieszkała razem właśnie z rodzicami i co jeszcze? Z kim jeszcze? I z swoimi braćmi. Mhm. Nie pamiętam, jak mieli na imię. I z rodzeństwem, bo jeszcze miała też siostrę, prawda? Miała jedną siostrę, było tego bardzo dużo. Miała siostrę, brata, jeszcze jednego brata, to 5. Czyli miała dosyć dużo rodzeństwa. Tak, i akurat prawda? Kiedy zabierano... Bo w tamtych czasach to w ogóle dosyć dużo ludzie mieli rodzeństwa. Tak, prawda? Jak zabierano, to wtedy oni już byli, tata też gdzieś wyjechał, no i byli w innym domu, no i wtedy wszyscy zostali rozdzieleni. Na początku ta Asiunia poszła do takich pań, które zabierały ją do przedszkola i były dla niej miłe, a nie były miłe do takiej innej dziewczynki, która była u nich. Takie panie były. Tak, i takie trzy pani, ale właśnie jej było smutno z powodu tej dziewczynki. Potem fajnie było, że w tym przedszkolu dużo nas, do pieczenia chleba. Mało nas. Że mało nas, a potem, potem była część książki inna, to ona sobie pomyślała, to powinno być tak, dużo nas, do jedzenia chleba. Tak, tylko nam chleba brakuje, ale to zaraz o tym opowiemy też, co im najbardziej doskwierało. Potem, jak poszli, to w końcu znowu się przeprowadziła do cioci Tygrys. Oczywiście to nie była jej prawdziwa ciocia, ale była bardzo fajna i śmieszna. Chociaż była wojna, to była tak śmieszna. Zakładała sobie majtki na głowę, i bawiła się z tą Asiunią, chociaż już była dorosła, że tygrys, ogon sobie wygryzł. A myślisz, dlaczego, że ona była taka wesoła i śmieszna? Dlatego, żeby jej jakby uweselić życie. Mhm. Żeby jak najlepiej się ją zająć. I żeby też nie myślała tak o wojnie, prawda? I tak. O tym, że i ona właśnie nie myślała. Mama, żeby miała lepsze dzieciństwo. Tak. I potem, tak. I potem była jej ulubiona przeprowadzka, bo nie do jakichś obcych, tylko do własnej babci się przeprowadziła. Do takiego super fajnego domku letniskowego. I tam już była wszyscy bracia, wszystkie siostry. Potem któregoś dnia było mało jedzenia, ale jakoś sobie radzili. Którego też fasole jedli, tam pamiętam. A tam w międzyczasie też było tak, że jej bracia chcieli odejść tak, gdzieś, prawda? Chciałam teraz o tym powiedzieć, że jej bracia raz chcieli zwykle odejść, bo powiedzieli, że oni muszą walczyć, bo jest wojna. No i babcie miało nie być by... co? Miało być powstanie? Powstanie warszawskie. Warszawskie. No i oni tam poszli, ale było ci Niemcy pilnowali. Potem po jakimś czasie przyszli Rosjanie. A dlaczego oni chcieli walczyć w tym powstaniu? Bo oni powiedzieli, że co zrobili? Złożyli przysięgę. Bo oni byli kim? Harcerzami. Tak, byli harcerzami, tak? Bo to właśnie się mówi też, że w powstaniu warszawskim bardzo dużo harcerzy brało udział, tak? Mówiło się te szare szeregi. Właśnie bardzo dużo dzieci w tym powstaniu brało udział. No i odegrało też ważną rolę, tak? Okej, no mogę dalej tak, opowiadać? Oczywiście. No i Rosjanie to był taki front, który przyszedł, kopnął im domek, poszedł.
Rosjanie, czyli właśnie już jak wojna się kończyła, w sensie dlatego też się skończyła, że szli Rosjanie, tak? Czyli walczyli przeciwko Niemcom i jakby próbowali ich wykurzyć stąd, z tego terenu. Więc szedł front rosyjski na zachód, no i przyszedł też do miejsca, gdzie oni mieszkali. No i potem, potem oni musieli uciekać dużo. Tak, Niemcy ich tam zapakowali, kazali im się spakować i iść na zachód, prawda? Tak. Ale po drodze... I potem po drodze było, że tak bomby wybuchały też. Mhm. No i oni schowali się do takiego jednego domu, gdzie były mury i wszyscy tam siebie puszczali. Wszyscy się martwili, bo ona była tam z jednym bratem. I aż w końcu przyszli weseli. Odzywała do uchwaci jej babcia i oni. No i taki jej brat wiezie taki ogromny gar. I tam kluski. No co, mieliśmy kluski zmarnować? Tak, to jak się chowali przed nalotami, tak? To jeszcze wcześniej. To jedli kluski. Tak. No jak jedli to kluski, to było... A potem właśnie oni jakoś uciekali i potem znowu wrócili do tego domku. Musieli zbierać jedzenie i przyszli do nich Rosjanie do domku. Przynieśli im trochę jedzenia. Tak, przynieśli im jedzenie, chociaż oni zrobili im jedzenie. Nie wystarczało chociaż jedzenia, ale byli mili jako na Rosjanie. Przyszli? Okej. Okay. No i przyszła, po nich przyszła ciocia Ola Tygrys. Ciocia Ola, czyli Tygrys. No i ona miała takiego dzidziusia. Co to za dzidziuś? To nie był dzidziuś, tylko w środku była kasza. Ona niby zabrała tego dzidziusia, żeby nikt nie zabrał im tego jedzenia kaszy. No więc ona sypała kaszę, no i mieli kaszę. Właśnie. Ale dlaczego schowała to jedzenie w ten sposób? Dlatego, że jest wojna i każdy mógł sobie zabrać. Że każdy, no każdy był głodny i jak tylko widziano kogoś, kto miał jedzenie, no to najczęściej po prostu mu się zabierało to jedzenie, bo wszyscy byli głodni, a ona chciała te dzieci nakarmić. Tak. Z dzieciem ona była lepiej, ale potem jeszcze wsiadli do takiego rosyjskiego, no i właśnie im przerwa. No potem poszli do... Czyli oni chcieli wyjechać, tak? Do cioci. Tam, gdzie mieszkała ta ciocia. Tak. I potem oni wyjechali, tylko im przeszkodzono troszkę, jak pomogli im Rosjanie. Potem jechali na takim wozie w sianie. No i potem byli tam. No i jak był już koniec tej wojny całej, to wszyscy rodzice, którzy nie byli zabrani, tylko uciekali. Tak, bo ciocia prowadziła taki dom, gdzie czasowy, taki był wcześniej czasowy, gdzie było mnóstwo dzieci, tak? Bo ona pomagała, chociaż była taka, ona znikąd brała jedzenie, znikąd brała ubrania. Mnóstwo ludzi jej pomagało, a ona właśnie te wszystkie dzieci, które gdzieś tam rodzice na wojnie, no gdzieś ich ta wojna poprowadziła w dziwne strony, no to ona się tymi dziećmi zajmowała. Tak. No i właśnie wszyscy rodzice zabierali, aż oni chyba tam sami zostali, no i aż przyszedł ich tato. No i wtedy oni byli bardzo weseli, już się skończyła wojna. Mhm. No i tak się skończyła ta bajka, że znaczy ta książka, że przyszedł ich tata. Niestety no mama nie przyszła, bo mama była... No tego to nie wiemy, nie jest powiedziane. Ale pewnie była w tych obozach. No, ale tato wrócił. To powiedzcie mi, dziewczyny, no bo to jest taka wojna opisana z perspektywy małego dziecka. I co takiego można znaleźć, co takiemu małemu dziecku, co to dziecko najbardziej zapamiętało z takiej wojny? Rodziców. Nie. Że nie mieli jedzenia. Że nie mieli jedzenia, czyli zapamiętała to, że... Była głodna. Że była głodna. Co jeszcze zapamiętała? Zapamiętała, że jej rodziców nie było, bo nie ona było rodziców, tam na początku było dom pusty. Czyli taka nie ma mamy, prawda? Nie ma taty, nie ma mojego kubeczka. Tak, czyli za tęsknota za ludźmi i za rzeczami też, które... Ale na szczęście miała babcię, to było takie... Tak. To było jej, to ona miała szczęście w porównaniu do innych, bo chociaż babcię i taką niby ciocię. No tak, tak. I co jeszcze tam było? Oprócz, że głodna, to jeszcze była jedna rzecz. Że było jej zimno, tak? Ale ja pamiętam jeszcze taką rzecz. Bo oni też nie mieli ubrań, tak? Tak, pamiętam. Chociaż oni już mieli letnie ubrania, ale potem stała się taka rzecz i jak właśnie przyszła do nich ciocia Tygrys, to zrobiła im na drutach sweterek i zrobiła z jej kamizelki. A no, ona zawsze była taka obładowana tymi chustami, chociaż było jej zimno. No to oddała ten sweterek.
więc było zimno. To takie pokazanie właśnie, że tak naprawdę w czasie wojny to wszystkiego brakowało, tak? I ona mówiła, że mogliby kupić, ale pieniędzy też nie mieli. I po pierwsze, że nie było sklepów, nie było gdzie kupić, ale też nie mieli pieniędzy. Ale na szczęście ciocia, ta ciocia tak była chyba najlepsza, bo ona tam naprawdę, ona była taka bohaterka. No, ale to... trochę jak Janusz Korczak. Tak. Ale to właśnie pokazuje, jak ciężko jest w czasie wojny, że tak naprawdę brakuje wszystkiego, że takie podstawowe nawet potrzeby. Kocyka nie ma. Jak to właśnie, żeby się nakryć kocykiem i schować się w swojej norce, to nawet to często jest niemożliwe, prawda? Nie można się położyć, nie można na mamie. Zjeść, już nie wspomnę o tym, że nie można już marudzić, co się je, bo trzeba jeść wszystko, co jest, tak? I... Że pyta, mówiła, że była kawa, była z żołędzi, gorzka, ale pożywna, tak? No. No i nikt nie narzekał, tak jak wy, że na przykład, dzisiaj ryba na obiad. No bo ryba dzisiaj w ogóle. Albo, dzisiaj ja bym chciała naleśniki, a ja bym chciała spaghetti. O nie, nie będę tego jadła, bo to jest niesmaczne. W czasie wojny to nie można tak wybrzydzać. I cały czas też trwa wojna, pamiętamy o tym, prawda? Gdzie? A, no tak. Komu byście dziewczyny poleciły taką książkę? Polecam tę książkę od 5 lat do nieokreślonego wieku, dlatego że to jest książka, którą każdy powinien czytać. Mhm. A czego was ta książka nauczyła? Że trzeba nie narzekać. Trzeba cieszyć się życiem. Ale my się tego nie nauczyłyśmy. Cieszyć się życiem, nie narzekać. Mhm. A Ola, czego można się jeszcze nauczyć z tej książki? Nie wiem. Że nie ma kocyka, nie ma norki. Nie ma norki! Myślę, że podstawową taką nauką jest to, że wojna jest po prostu bardzo, czymś bardzo złym. Prawda? Ale są gorsze rzeczy. Ja myślę, że wojna zabiera wszystko, co dobre. No tak, w sumie tak. W dużej mierze, tak? I dla takiego dziecka... No to jest bardzo takie mieliśmy przykre. Taką perspektywę dziecka, no, tak? Że totalnie zabrała dzieciństwo takiemu dziecku. Totalnie, ale na szczęście najgorzej mieli ci, którzy żyli tylko przez wojnę i potem już nie. To było najgorzej. Nie mieli innego życia niż wojna. No tak, dopiero po wojnie mogli jego odbudowywać swoje życie, ale są pewne rzeczy, które już nie wrócą, tak? I na przykład pewne chwile dzieciństwa, których już nie przeżyjesz drugi raz, prawda? Już nie zapamiętasz. No. Tak, ale właśnie w czasie wojny to... A były książki? Były książki, pewnie były. Mało było bardzo książek. Natomiast też myślę, że książki były jedną z takich rzeczy, która w czasie wojny pomagała bardzo, tak? Bo czytając książki można się było przenieść do trochę innego świata. Niż. Tak jak my teraz dzięki książkom możemy zobaczyć, jak to było w czasie wojny, tak? I czytaliśmy różne książki też i o historii, związane z historią, i o niedźwiadku, tak? Tam dziadek i niedźwiadek. Ale to była inna wojna. I o historii właśnie z Ale Historia. Ale dziadek i niedźwiadek pokazuje życie żołnierzy, a to normalnego, przeciętnego człowieka. No więc właśnie można bardzo różne perspektywy dzięki książkom poznać. I my wtedy możemy trochę lepiej tę wojnę zrozumieć i jeszcze bardziej zobaczyć, że to jest coś, co nie chcemy, żeby wróciło. To bardzo papa, powiemy tak, papa, no bo już długo się nagrywamy, już 15 minut, prawie, więc bardzo zapraszamy do słuchania właśnie tej Słyszycie książki Maja już bardzo... lub przeczytania tej książki, ale też polecam, żeby mama wam przeczytała, bo ja nie chciałam, więc mama mi je przeczytała. Warto tę książkę przeczytać z rodzicem. Bo można wtedy też od razu sobie porozmawiać o tej książce. No i o wojnie. I o wojnie. Jak się chce. I o tych czasach. No. Można też tą książkę przeczytać sobie z dziadkami, bo oni też na pewno mogą nam dużo ciekawych historii opowiedzieć. No, bo przecież oni też... No, jeśli dziadkowie to wasi, to nie w czasie wojny, to już się po wojnie urodzili, ale może jakiegoś pradziadka, albo jakaś... Albo opowiedzą, jak było w czasach PRL. Jakaś ciocia, która żyła jeszcze w czasie wojny. Ale ale my mamy taką daleką prababcię niby. Mam taką daleką. Nie taką prababcię, ale taką ciocię prababcię.
Dobrze. Dobrze. Maja, opowiadam rzeczy, o których nie wiem, ale... Ja też nie wiem. Może być i tak. Dobrze, zatem do usłyszenia. Do usłyszenia. Następnym razem. Nie następnym razem, tylko przed następnym razem. Pa! Pa!